Previously on Wings, there was an accident. Odcinku wydarzył się wypadek. Pali się. Pali się. Pali się. Co to jest? Prezent powitalny dla nowożeńców. Kotku? Daliśmy im już prezent powitalny. Spaliliśmy im dom. A rok później zdarzył się następny wypadek. Zasmrodzisz ten cały dom. Ale to nie nasz dom, więc pal. Joe, dym. Już bardziej dymić nie mogę. Pali się. Helen? Tak. Dom Briana diabli wzięli. Tylko się tak wydaje przez ten dym i strzelające płominy. Nie traćmy nadziei. Na pewno go uratują. Uciekajcie, wali się! Ale się rąbnęłam. Najważniejsze, że nam się nic nie stało. Tak, jeśli się pomyśli, jak mogliśmy skończyć, w takich chwilach człowiek uzmysławia sobie, co naprawdę jest w życiu ważne. Kocham cię. Ja też cię kocham. Więc? Co zrobiłaś? Jak to? Pożary same nie wybuchają. Musiałaś zostawić coś pod prądem. Pomyśl. Nie wiem. Suszarka, lokówka. Moje urządzenia wyłączyłem. Myśl dalej. Pamiętam, że Brian i Casey zawieźli ostatnie pudła do naszego nowego domu. Potem usiedliśmy, ty wyjąłeś cygaro, żeby to uczcić. Zapaliłeś je, cimiłeś przez chwilę. A czy to ważne, jak wybuchł pożar? Stało się i koniec. Zgasiłeś to cygaro, prawda? Przestań truć o tym głupim cygarze. Grunt, że jesteśmy razem. Spaliłeś Brianowi dom? Wszystko w porządku. Ciekawe, co ich zatrzymało. Powinni już wrócić. Niech już przyjadą, jestem zmęczony. Chcę wrócić do mojego domu. Jak to pięknie brzmi. Mój dom. Ja też mam tam pokój. To prawda, masz wynajęty kącik. Nie zapominaj jednak, że zawiera się on w ścianach mojego domu. Zdaje się, że to duży pożar. Ciekawe gdzie. Sal licho, nie mój problem. Każdy chce gdzieś dojechać. Następnym razem omincie mnie. Myślą, że ulica należy do nich. Hej, pomóż mi się rozpakować. Może jeszcze dasz mi gąbkę, wiaderko i skierujesz mnie do klozetu? Co za dom. I do tego obok plaży. Wiecie, co to znaczy? Świąteczne weekendy, przyjęcia. Naprawdę wierzysz, że zobaczysz jeszcze kiedyś ten dom? O czym ty pleciesz? Nie będą się zadawać z nami śródlądowcami. To już plażowcy. Co przez to rozumiesz? Wiesz, opalenizna, sandałki, daiquiri i wiecznie ta siatkówka. Nonsens. Joe i Helen są naszymi przyjaciółmi. Jesteśmy jak rodzina. Racja, kogo ja bujam? Jeśli znów się tu znajdę, to wtedy, gdy wypadnę z promu i fala wyrzuci mnie na brzeg. Antonio, źle ich oceniasz. To, że kupili ten dom, nie oznacza, że staną się plażowcami. Helen, nie dręcz się, jesteś śródlądowcem. Dla niej równie dobrze mogłabyś nie żyć. Co się stało? Tam, w jacuzzi. Nie ma tabliczki kostiumy obowiązkowe.
kto ci dał prawo wchodzić tu i korzystać z ich jacuzzi? Wpadłem kilka razy, żeby się pomoczyć i obejrzeć zachód słońca. I czasami na poranną kawę. I raz z grubą Bertą ze stacji benzynowej. Patrzcie, Helen ma dzbanuszek w kształcie krowy. Co za bezguście. To mój. Dziękuję. Przyjechali. Dawajcie kieliszki. Gratulacje. O mój Boże. John, co się stało? Dlaczego jesteście w kocach? Muszę ci coś powiedzieć. A ja muszę coś powiedzieć tobie. Masz glony w jacuzzi. Mnie to nie przeszkadza, ale Berta strasznie się ślizgała. Co się stało? Brian, mam złą wiadomość. Mogłem przysłać z nią kogoś obcego, zimnego i bezosobowego, ale uważam, że zasługujesz na to, by usłyszeć to ode mnie, z serca. O godzinie 21:00 jednostka 42 odebrała wezwanie do pożaru 4 stopnia, który doprowadził do całkowitego zniszczenia obiektu 49B. Powiedziałem. Co? John spalił ci dom. Co? To był wypadek. Spaliłeś mi dom? Przykro mi. Dużo spłonęło? Wszystko. Mój pokój też? Nie, o dziwo, twój pokój na piętrze nadal stoi bez domu pod spodem. Brian, jest mi naprawdę przykro. Faye, widziałaś Briana? A co, nie wrócił do domu? Nie. Jak mógł tak wyjść? Kiedy spalił dom Helen, ja miałem na tyle przyzwoitości, by go zwymyślać i wyrzucić na zbity łeb. Zawsze byłeś bardziej dojrzały. Stracił wszystko w tym pożarze i nie powiedział mi nawet słowa. Jest w szoku. Nie myśli o majątku. Kiedy umarł mój trzeci mąż, to myślisz, że pierwszym, o czym pomyślałam, była wycieczka na Bermudy, którą wykupiliśmy? Nowe walizki, eleganckie ciuszki, możliwość odwołania rejsu z Fort Lauderdale do St. Thomas, za który dzięki Bogu zwrócili mi pieniądze? Moje buty? Popiół. Kosmetyki? Popiół. Mój złoty medalion? Czy był pokryty azbestem i zakopany w ognieodpornym sejfie? Oczywiście, że nie. Popiół. Wiem, co przeżywasz. Musisz po prostu pogodzić się z tym, że straciłaś wszystko. Dobrze. Moja niebieska suknia od Donny Karen to moja. Pożyczyłam ci ją. Ups. Popiół. Ryan? Popatrzcie na niego. Trzeba coś zrobić. On nie może dusić tego w sobie. Ja spróbuję. Może uda mi się go troszeczkę otworzyć. Brian, nie mam domu. Nie mam nic. Jedyne, co mi pozostało na tym świecie, to ten wyciskacz do soku. To mój. Czy wy ludzie niczego nie zwracacie? Teraz naprawdę nic nie mam. Nawet nie wiesz, jak mi przykro. Gdybyś miał choć trochę przyzwoitości, wymyślałbyś mnie. Uderz mnie. Upokórz mnie. Potrzebuję tego. Zadzwoń pod ten numer i poproś o Katrinę. Zrobi, co trzeba. Daj spokój, Brian. Wiem, co czujesz. Spaliłaś mi dom. Straciłem wszystko. Skąd możesz wiedzieć, co czuję? Rok temu spaliłeś mój dom i ja straciłam wszystko. Tego nie można porównywać.
Wiem, że jest ci ciężko, ale wszystko się zmieni, kiedy przyjdzie czek z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Ona ma rację, dostaniesz tłusty czek, kupisz sobie nowe rzeczy i znów staniesz na nogi. Czek. Pieniądze. To ma wszystko naprawić? Wiecie, co straciłem? Pytam poważnie. Wiecie, co straciłem? Bo jedyne, co pamiętam, to stary, wilgotny dom z dziurawymi rurami, rozlatującymi się meblami i radiem z budzikiem, które pożyczyłem od Faye. Nic, czego nie pokryłby czek. Wielki czek. Wielki, tłusty czek. Joe, dostanę wielki, tłusty czek. O, tak. Wszystko się ułoży, więc przebaczysz mi? Ja mam ci przebaczyć? Spaliłeś mi dom. Kocham cię. Przepraszam, szukam Briana Hacketa. To ja, ale musi pani chwilkę zaczekać. Tańczę z moim braciszkiem. Powiedzcie mi, kiedy skończycie. Jestem Claire Barnett z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Whitewood. Witam. Ale jesteście szybcy i seksowni. Żeby była jasność, nie jestem z działu odszkodowań, tylko dochodzeń. Jaka gracja. A po co to dochodzenie? Pan co za jeden? Joe Hackett. Braciszek. Rok temu otrzymał pan z żoną 6-cyfrową wypłatę z tytułu innego pożaru. Co ma do tego nasz pożar? Dostaliśmy już czek. A teraz ja chcę dostać swój. Wielki, tłusty czek. Najpierw chciałabym zadać kilka wielkich, tłustych pytań. Jakich pytań? Pani Casey Chappell. Współsprawca pierwszego pożaru i współofiara drugiego. Chyba nie ma żadnego problemu. Czy możemy gdzieś porozmawiać w spokoju? W moim biurze. Świetnie. Zaczynamy. Pojedynczo. Pan pierwszy. Taka kobieta mogłaby nosić wełniany sweter bez podkoszulka. Dziękuję. Skontaktujemy się z wami. Chwileczkę. To wszystko? Powinna nam pani chyba powiedzieć, o co tu chodzi. Zaczynam myśleć, że mój czek może się opóźnić. Pański czek? Wy chyba niczego nie rozumiecie. Mówimy tu o podpaleniu i próbie wyłudzenia. To jest przestępstwo. Może na tej wysepce pakują za to w dyby i rzucają pomidorami w łapetynę, ale tam, skąd ja pochodzę, idzie się za to do pudła. A teraz wybaczcie mi, ale muszę sporządzić raport. Podpalenie i wyłudzenie? Co u diabła tu jest grane? Nie wiem, ale my nic nie zrobiliśmy. Ona jest innego zdania. To był wypadek. Jak może myśleć, że specjalnie wywołaliśmy ten pożar? Ktoś musiał coś chlapnąć, co wzbudziło jej podejrzenie. Kto? Ja nie. Ani ja. Ja nic nie mówiłam. Ja na pewno nie. Jestem niewinny. Naprawdę. Naprawdę. Spokojnie, panie Hackett. O nic jeszcze pana nie spytałem. Jestem niewinny. Więc nie ma się pan czego obawiać. Papierosa? Nie palę. Naprawdę? Według protokołu oświadczył pan, że pożar wybuchł od cygara. Zgadza się. Ale pan nie pali, więc musiało to być niezapalone cygaro. Nie. Zapaliłem je. Ale go pan nie palił, bo jak sam pan powiedział, jest pan niepalący. Paliłem tylko ten jeden raz. Raz w życiu zapalił pan cygaro i cały dom poszedł z dymem. Właśnie. To nie brzmi najlepiej. Chciałbym panią o coś zapytać. Dlaczego to ja muszę być pierwszy?
Czegoś tu nie rozumiem. Gdy zobaczyła pani, jak od cygara zajmuje się dom, dlaczego nie wezwała pani straży pożarnej? Nie widzieliśmy, jak się zajmuje. Nie było nas tam. Ja też bym się tam nie pętała, gdybym podpaliła dom. Ale my byliśmy tam, więc byliście czy nie? Byliśmy na piętrze. Na piętrze. A cóż takiego tam robiliście, że nie zauważyliście, że dom się pali? Uprawialiśmy seks. Co? Uprawialiśmy seks. Zaraz. Twierdzi pani, że byliście tak pochłonięci seksem, że nie poczuliście dymu, temperatury? Myślałam, że to Joe daje czadu. Nie przeżyła pani nigdy tej szalonej, niemożliwej do opanowania żądzy, która sprawia, że traci się poczucie tego, co się wokół dzieje? Widocznie nie. Mam uwierzyć, że dwa domy spłonęły, ponieważ przebywający w nich ludzi ogarnął jakiś seksualny szał? Zdarza się. Nie według naszych danych. Sprawdziłam to w komputerze i dostałam odpowiedź. Za chińskiego boga dziubasku. Przykro mi, ale nie kupuję tego. No dobra. A co by pani kupiła? Chcę to pani ułatwić. Co by przyspieszyło załatwienie czeku? Bardzo panu na nim zależy. Joe i Helen zarobili na tym interesie dom na plaży. Czas, żeby i ten chłopczyk się obłowił. By mógł przeznaczyć znaczną część tych pieniędzy na sieroty, samotne matki, inspektorów ubezpieczeniowych. Dość tych bzdetów. To był bardzo zgrabniutki plan. Wy podpalacie im dom, oni wam. Wszyscy dostają czek i oni się obejrzycie, jesteście plażowcami. Nie zrobilibyśmy czegoś takiego. Jesteśmy niewinni. Jeśli odbierze nam pani te pieniądze, stracimy nasz dom. Niech mi pani nie każe znów być śródlądowcem. Dostanę te pieniądze w jednej racie, czy będziecie mi je ścibolić przez 20 lat, jak ci od loterii? Cwaniura z ciebie. Założę się, że to ty jesteś mózgiem tego numeru. Nie. 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 No cóż, gdyby to był numer, bez wątpienia ja byłbym jego mózgiem. Kto chce to powiedzieć? Nikt? Więc ja powiem. Jesteśmy załatwieni. To niemożliwe, jesteśmy niewinni. Dwa pożary w ciągu roku w tej samej rodzinie i oba spowodowane przez seks? Sama w to nie wierzę. A co to biorę ona? Uwierzy. A wiecie dlaczego? Bo to jest prawda. Nie mamy powodu do strachu. Dokąd idziesz? Do adwokata. Dobra myśl. Jesteśmy załatwieni. Postawię walizkę tutaj. Na co się patrzysz? Na nic. Gapisz się na mnie, odkąd postawiłam nogę na tym lotnisku. Wcale nie. Nie zaprzeczaj. Jestem bardzo spostrzegawcza. Taksowałeś mnie, co? Nie. Kłamiesz? Nie. Kłamiesz? Tak. Patrzyłem na ciebie. W chwili, gdy cię ujrzałem, rozbudziłaś we mnie namiętność. Nie mogę oderwać od ciebie oczu. Powiedziałem to. Czy mam przechlapane? Myślę, że oboje mamy. Za 10 minut mamy być u adwokata. Brian i ja nie idziemy. Jak to?
Rozmyśliliśmy się. Co się dzieje? Coś mi tu śmierdzi. Myślę, że poszli na układ. Co za bzdura. Właśnie. Na razie była tylko rozmowa. Rozmowa? Masz mikrofon, prawda? Jak mogłeś? Mój własny brat, moja krew. Tańczyłem z tobą. Nie ma sensu, żebyśmy wszyscy szli do więzienia. Dostaniesz 5 lat, wyjdziesz po 2. Mógłbyś to odkibywać stając na głowie. Choć nie radziłabym, wyzywałbyś los. Jeśli mamy popłynąć, to wy z nami. Nie bój się, Helen. Nic nam nie zrobią. Faktycznie. Nasze słowo przeciwko ich. Zaraz. Czemu sądzicie, że uwierzą wam, a nie nam? Bo my jesteśmy plażowcami. Wiedziałem. Co do tego czeku, przyjdzie pocztą. Nie mogę wierzyć, że do tego doszło. Nie mieliśmy wyboru. Mogliśmy być teraz w więzieniu. Spójrzmy prawdzie w oczy. To jest mniejsze zło. Świetna gra! Joe, wygrywamy. Helen, gdzie daj kiwi? Opracowanie wersji polskiej Krzysztof Mościcki. Czytał Janusz Kozioł.